To państwo stać na premię w wysokości 1,1 miliona złotych dla urzędników w końcu. To państwo dlatego rozbudowuje kasę urzędniczą ze 100 kilkudziesięciu tysięcy złotych na początku rządów Tuska do 420 w tej chwili tysięcy, przepraszam, złotych osób, ponieważ oni stanowią potem twardy elektorat wyborczy. I nie zgadzam się z tym, że tych pieniędzy nie ma. One są w tym państwie potwornie marnowane, wydawane bez sensu. Poza tym wiele tych inwestycji ma charakter wyborczy wybitnie, czyli rozpoczynane są na rok przed wyborami, nie zastanawiając się, czy one tak naprawdę są potrzebne. Nawet nasza słynna obwodnica została rozgrzebana dokładnie na rok przed wyborami i być może dlatego w pośpiechu została skuszerowana, wykonana byle jak i teraz wszyscy zachodzą w głowę, co z tym fantem zrobić. Czasami też ulegamy takim, nazwałbym to psychozą. Euro 2012 niektórym samorządowcom tak uderzyło do głowy, że w tym kraju wybudowano 105 stadionów. Niekiedy w miastach, które mają po kilka tysięcy mieszkańców, budowano stadiony na 3 tysiące widzów. Sam Kołobrzeg jest tego przykładem, tej gigantomanii, ponieważ w meczach uczestniczy czasami 300-200 osób, a stadion mamy przepotężny i w roku otwarcia, w czerwcu, on kosztował milion. W tej chwili prawdopodobnie kosztuje 1,5 miliona rocznie utrzymania. Nie uczymy się od mądrzejszych od nas. No nie potrafimy budować dróg, co widać gołym okiem. Mamy ambicje mocarstwowe niekiedy. Każda wieś chce mieć lotnisko, jak państwo wiecie. Budujemy tych lotnisk na potęgę. Nie wiadomo po co i na co, skoro i tak ludzie latają z Berlina w większości, bo jest taniej dobry dojazd właśnie tutaj z tego regionu. Natomiast widzę czarno z jednego powodu. Tu klasy średniej nie ma, tu 80% podatków płacą ludzie biedni z pierwszej grupy podatkowej w tym kraju. I tym ludziom funduje się w tej chwili wszelkie możliwe podwyżki, zaczynając z słynnych śmieci, które będą horrendalnie drogie. Nie patrząc na to, że tak naprawdę zaciskają się pętle na szyi. Jeżeli w samym Szczecinie mamy 4000 wyroków ekskluzyjnych, w większych miastach Polski 40000 wyroków ekskluzyjnych, to proszę sobie wyobrazić, co się będzie działo za rok, dwa, trzy, kiedy ta pętla tych obciążeń będzie się ludziom na szyi zaciskała. Będziemy musieli wyekscytować pół Polski po prostu na ulicę. I taki komornik pojedynczy jak w Kołobrzegu, który się zlitował i odmówił eksmisji, z czego zrobiono prawda, prawie sensację ogólnokrajową, no raczej się nie znalazł. Komornicy po prostu tę eksmisję wykonują. Poza tym zwiększając tym ludziom obciążenia, między innymi samorząd jest większy, podnosząc podatki po prostu, powodujemy to, że popyt ich praktycznie jest bliski zeru w tej chwili. To widać nie tylko w sklepach poniżnicy Polski, to widać w sieciach, które po prostu zaczną za chwilę morderczą walkę między sobą o przetrwanie. Dwie trzecie naszego kraju, PKB naszego kraju, to jest popyt wewnętrzny. I on siada i on się nie podniesie, jeżeli tym ludziom nie damy po prostu pieniędzy lub nie pozwolimy im po prostu odetchnąć na chwilę. No nie może być regułą ciągłe zwiększanie obciążeń tych właśnie z pierwszej grupy podatkowej, którzy tak naprawdę to państwo utrzymują. I to nie tylko rola posłów, nie tylko rola parlamentu, chociaż rzeczywiście można odnieść wrażenie, że zajmuje się sam sobą, ale wiele do zrobienia ma samorząd lokalny i on powinien reagować na te wszystkie zagrożenia, o których tu już była mowa.